Okej, ludziska, witam ponownie. Znowu gramy w Project Zomboid. Dzisiaj będziemy... Co będziemy dzisiaj robić? Przypuszczam, że przygotujemy drugą fortecę, ale spróbujemy zrobić koktajl Mołotowa i więcej jedzenia zgromadzimy, ponieważ dowiedziałem się ciekawej rzeczy. Okazuje się, że możemy dużo więcej rzeczy w lodówce zmieścić, czyli okazuje się, że tak naprawdę wiele lodówek jest nam niepotrzebnych. Wyjdźmy stąd i pójdziemy... Właściwie co ja chcę zrobić najpierw? Czy... Ale najpierw spróbujemy zrobić koktajl Mołotowa. Do tego będziemy potrzebowali butelkę po whisky. Więc ją wypijemy, upijając się pewnie. Nasza postać ma słabą głowę. Więc zaraz będziemy pijani, jeszcze raz pijani. Gdzie jest ta butelka, którą przed chwilą, z której przed chwilą golnąłem sobie? Zdrowo. Tu jest. Połowa butelki wypita i jest pusta. Moja postać jest teraz narąbana w trzy dupy, tak zwane. Ale to nic. Jesteśmy też głodni, więc sobie coś zjemy. Co by tutaj zjeść najlepiej? Co by sobie tutaj zjeść? Zjemy sobie tuńczyka. Nie tuńczyka, tylko łososia. Więc zrobimy sobie właśnie jego. To przeniosę na chwilę do ekwipunku. Też będziemy musieli się położyć, więc najwyraźniej zaczniemy naszą przygodę od spania, co będzie ciekawe. Zapas herbaty przygotowany, możemy spróbować przeżyć jak najdłużej, co mi się wydaje, w końcu stanie się nudne niestety, no ale cóż. Jesteśmy bardzo zmęczeni, to mnie trochę martwi, pewnie od tego alkoholu. Dobra, jest ugotowany. Zjedzmy sobie go. Wyłączmy piekarnik i włóżmy do środka garnek. Teraz wyjdźmy na górę, prześpimy się trochę. No, widzę, że moja postać rzeczywiście jest trochę pijana. Chociaż nie wiem, czy to wpływa negatywnie na poruszanie się. Ciężko stwierdzić. Dobra, wyspaliśmy się. Jest szósta. Świetnie. Zjedziemy na dół i spróbujemy przygotować jako koktajl Mołotowa. Żeby go zrobić, potrzebny nam będzie karnister z benzyną, bandaż i właśnie pusta butelka po whisky. Zobaczymy, czy się uda ludziska, czy nie. Mamy bandaże? Mamy 16 bandaży, ok. I jest koktajl Mołotowa, bosko. To będzie nasza broń ostatecznego rozwiązania, jeżeli naprawdę będziemy okrążeni. Zobaczymy, czy się nam kiedyś przyda. Widzę, że chleb mi zgnił. Cudownie. Jakoś go wyrzucę gdzieś na zewnątrz. A co jeszcze? Odłóżmy ten karnister benzyny. Chyba, że się zużył już. Nie jestem pewien. Zużyłeś się karnistrze, czy nie? To jest pytanie. Zużyłeś się chyba. Nie widzę cię nigdzie. Okej. Dobra, nie ma go. Dobra, to wyjdźmy w takim razie na zewnątrz. Myślę, że i tak nie ma nic lepszego do roboty, więc... Wezmę ze sobą w takim razie trochę desek. I przygotujemy drugą fortecę. Ile mamy tych desek ze sobą? No, trochę za mało. Jeszcze więcej. Dobra, tyle powinno wystarczyć. W razie na razie. Weźmy przez okno, zamknijmy je, no i zobaczmy. Przed chwilą widziałem, że tutaj padł zombie, a ktoś go musiał zabić, jakiś inny człowiek. Świetnie. Zabierzemy to prześcieradło. Więcej zombiaków się pojawiło. Dużo więcej. Powinniśmy sobie z nimi poradzić. Nasza postać świetnie posługuje się kijem baseballowym. Co mnie bardzo cieszy. Dobra. Wszyscy padli. Ten miał przy sobie więcej gwoździ i jabłuszko. Zabierzemy je sobie. Więcej zombiaków idzie w moją stronę, więc przygotujmy kij baseballowy i bam, w łeb gościowi. Temu też. Wow. Prawda, masa ich tutaj jest. Nie wiem, czy kiedykolwiek się skończy na napływ ich, ale przerzedzimy szeregi dokładnie. Tu jest jeszcze jeden skubaniec.
No, nie jeden, a parę. O kurde, ugryziemy. Już myślałem. Ugryzmy czy nie? Chyba ugryzł. Gin, wow. To mnie zaskoczył. Ale nie ugryzł mnie na szczęście. Jak widzicie, nasza postać jest terminatorem dosłownie. Ups, spukowałem. Gin, okej. Sytuacja kryzysowa zażegnana? Nie, bo tutaj też jest pełno. O mój Boże! Wow, widzę, że dzisiejszy dzień spędzimy na mordowaniu. O ile można zamordować martwe zombiaki. Pewnie nie powinienem tego robić, pewnie powinienem unikać walki, ale mam zbyt dużą zabawę z tego i frajdę. Moja postać jest przeciążona. Ciekawe, z jakiego powodu nagle to się stało. Może się zmęczyliśmy trochę. Dobra. Jeszcze tylko tych dwóch pozostało. Rzeźnię totalną tutaj zrobiliśmy. Dobra. Jeszcze ten jeden. Oprócz ciebie ktoś tu jest. Jeszcze dwóch takich tutaj skubańców się czai na mnie. Niepotrzebnie latarkę używam. Teraz się zorientowałem. Mord masowy. Pytanie jest takie, czy my walczymy o przetrwanie, czy zombiaki, do jasnej cholery. I mi ktoś to wytłumaczy. Bo zaczyna być gorąco. Ojej. Chyba zbyt pewny siebie się zrobiłem nagle. Mogę tego pożałować. Dobra, za mną nic nie ma. Zanim tylko nas okrążą, to by się skończyło. Dobra, tu jest pusto. Wyjmijmy młotek. Gdzie jesteś, młotku? Gdzie jesteś, młotku? Wow. Okej, to był błąd poważny z mojej strony. Wiecie co, schowałem się na chwilę do środka. Bo... O cholera. Wow. No dobra. Okej. Cofam, co powiedziałem. Czemu mi się... przypisany klawisz zmienił. Aha, po prostu kij baseballowy się zużył najwyraźniej. No tak, mogłem się tego domyślić, że to się stanie w końcu. Przypiszmy znowu podobinkę i zostaliśmy ugryzieni, ale chyba niepoważnie. Mam nadzieję, że się nic nie stało nam. Zobaczmy zaraz. Tak, nic się nam nie stało. Muszę oczyścić ten teren, jeżeli chcę tam zbudować te barykady. Nie mam innego wyjścia. Po prostu. Chodźcie tutaj. O. Wow, było gorąco przez chwilę. Nie, wiecie co? Rezygnuję z tego pomysłu budowania tutaj drugiej fortecy. Za dużo jest zombiaków w pobliżu. Nawet nie mam szans zmienić broni. I zaczyna być naprawdę gorąco. Dobra. Słuchaj bro, mógłbyś zacząć biegać. Okej. Wow. Dobra. Podejdźcie bliżej. Nie wiem ile już wymordowałem, ale chyba ponad setkę w tym miejscu. Dobra. Okej. Pomysł kompletnie wyrzucam do kosza. Nie budujemy drugiej fortecy ludziska. Zostajemy z tym, co mamy w tym momencie, tylko będziemy gromadzić zapasy. A więc ten pomysł wyrzucamy. Jednym słowem. Jesteśmy zmęczeni, zresztą się nie dziwię. Przynajmniej się coś działo nagle. Wejdźmy do środka. O matko. Zasłony. Posłuchajmy się tych naszych nieszczęsnych desek, których w ogóle nie użyliśmy. Ojej. To był fail. Failowy pomysł. Dobra, wrzucamy je. Ups. Wrzuciłem trochę rzeczy, które mi się przydadzą pewnie. Nie wiem jak zeskrolować niżej. Czy już to jest pełna komoda, szafka? Chyba tak, okej. Dobrze wiedzieć, to resztę do tej włożymy. Nie wiem jak zeskrolować niżej niestety. I dowiedzieć się, co tam jest oprócz tych desek schowanego. No ale cóż, za późno. Jestem pewnie też głodny. Tak, zjedzmy jabłuszko. I zjedzmy tą szarlotkę. Wow, jestem też uszkodzony, czy co? Oj tak. Jesteśmy podrapani.
Krwawimy? Czy nie? Chyba nie, ale na wszelki wypadek. Oj, mam nadzieję, że to się nie skończy tak jak ostatnio. Że zostanę zombiakiem. Ale zobaczymy. Jesteśmy też przerażeni. Na szczęście nic nas nie boli. Nie, boli nas, okej. Okay. Musimy użyć środków przeciwbólowych. Oj, ten wypad mógł nas dużo kosztować. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Pozwolimy się naszego bólu, okej. Okay. I chyba sobie zapalimy papierosa. Dobra. Jesteśmy zmęczeni. Mamy lekkie obrażenia i jesteśmy dobrze najedzeni. Dobra, możemy iść się położyć, bo zdobyliśmy kolejny poziom doświadczenia. Zobaczymy. Możemy zwiększyć prędkość biegania, możemy ulepszyć gotowanie, ale my zainwestujemy w walkę jednak. Świetnie. Będziemy się jeszcze lepiej posługiwać kijem baseballowym. Jesteśmy w agonii, niestety. Czyżby to był koniec nasz, czy nie? Bardzo bym tego żałował, bo tak dobrze szło, dopóki nie stwierdziłem, a wyjdę na zewnątrz, będę walczył z niesamowicie liczną grupą zombiaków, jak idiota. No cóż, gdzie jeszcze tego potrzebujesz? Wow, kupę środków przeciwbólowych zażywam. Aż mnie to zaczyna martwić. Dobra, trochę ból zmniejszył się nam. Oho! Queasy. To zwykle znaczy, że się zaraziliśmy zombifikacją bliska. O nie. O nie. Dobra, zapalmy jeszcze jednego szluga. Żeby się pozbyć stresu. I... No dobra, liczmy na to, że... Uda się nam przeżyć, że nie zarazimy się czymś, no ale... Nie wiem. Nie wiem, bliska. To może się źle skończyć. Tak, jesteśmy jeszcze znudzeni w dodatku. Stary, przed chwilą cię pogryzły zombiaki. Nie, to ty się nudzisz, chcesz mi powiedzieć? Coś jest z tobą nie tak, kolego. Przydałoby się... Wow. Naprawdę ciężko to znosi moja postać. Pozbądźmy się bólu może tymi tabletkami jeszcze. Chyba spieprzyłem sprawę ludziska, nie chcę was martwić. Chyba to nas będzie drogo kosztować. Oczywiście się nie poddam. Pozbyliśmy się bólu. Zapalimy papierosa. No i dobra. Zaparzymy herbaty może. Co wy na to, ludziska? To się nam przyda. Nagrodę. Więc kolejna herbatka z mungiem dzisiaj. Mam nadzieję, że naprawdę nie umrzemy. Potrzebujemy cukru więcej. Gdzie ja cukier dałem? Na pewno gdzieś mam. Jak nie w ekwipunku. Jest w ekwipunku akurat, okej. Okay. Dobra, więc się napijmy herbatki. Odłożymy te przedmioty. Na miejsce. Moja postać ma problemy ze sobą psychiczne w tym momencie. Napijmy się tego. Cały czas jesteśmy zestresowani. Ludziska, to mnie martwi. Wiecie co, ja coś sprawdzę w internecie. Jestem jednej rzeczy ciekawy. I zaraz do was wrócę, ludziska, więc dam pauzę. I zaraz wracam. Okej, okay, ludziska, jestem z powrotem. Byłem po prostu sprawdzić, czy oznaka, jak jesteśmy queasy, czy to znaczy, że umrzemy. I zgadnijcie co? Znaczy, że umrzemy. Na pewno zamienimy się w zombiaka za niedługo. Nie ma chyba od tego odwrotu. Nasza postać zginie. Więc myślę, że nie ma sensu się dalej tutaj chować. Tylko trzeba sprać tyłki jak największej ilości zombiaków. Więc cóż, takie nasze losy.
Ale nic, nie poddajemy się jeszcze. Być może jakimś cudem nasza postać wyzdrowieje, ale... No, nasze dni są policzone. W przeciągu 3-4 dni zginiemy ludziska. Niestety, taka jest prawda, smutna. Nic na to nie poradzimy. Jeszcze za nami i jeszcze nas ugryzł w dodatku skubaniec. Chodźcie, tutaj jest skubańca. Nie damy się. Myślę, że jak już się zmienimy w zombiaka, to na tej samej mapie z tymi samymi wydarzeniami, które się tutaj wydarzyły, czyli z tą budową fortecy i tak dalej, będziemy kontynuować grę inną postacią. Wiem, że już chowam tą postać, ale tak będzie. Czy to jest mój Sword of Shotgun Obrzym? Tak. Chodźcie tutaj. O, świetnie, spróbowałem. Postrzelamy sobie trochę z broni palnej. Czemu nie? Wow, tamtym zobekowi coś śmiesznego się trafiło. Wow, shotgun jest średnio skuteczną bronią. Teraz padajmy stąd. Weźmy przez to okno, albo przez to. Zamkniemy je. Zobaczmy, co się nam dzieje. Jesteśmy trochę ranni, zabandażujemy się. Widać, że straciłem nadzieję na przetrwanie ludziska. Ale jak mówiłem, po prostu damy im jeszcze w kość, zanim przejdziemy do następnej postaci, która myślę, że będzie ostatnią. Myślę, że tutaj troszeczkę ich pouszkadzamy w tym budynku. Wow! O, fuck! Ohoho. Ile ich tu jest, o mój Boże. Gdzie jest mój koktajl Mołotowa? To będzie zabawne. O, nie tak to planowałem, nie będę kłamał. Chciałem przeżyć naprawdę długo. Jeden błąd. Chociaż chyba musieliśmy się zarazić wcześniej, bo nie wierzę, żeby... O kurde. Wow, Ambroface. To znaczy, że zdecydowanie chcę użyć mojego koktajlu Mołotowa, tylko że go nie mogę znaleźć. To jest ten problem mały, który mam w tym momencie. Gdzie on jest? Koktajlu Mołotowa. Czy ja cię zostawiłem gdzieś? Ojej. Odwarł się ode mnie. Ale i dużo. Nie, nie wierzę w to. Gdzie jest mój koktajl Mołotowa? Może w fortecy został? Wróćmy się do fortecy w takim razie. Krwawimy. Do stopy. Okej. Zaraz to naprawimy. Przy pomocy bandaży. No i cóż, ludziska. Koniec bliski. Koniec bliski. Chyba straciliśmy ich w ogóle. Wow, dużo ich tutaj jest. Naprawdę dużo. Zastrzelmy go. O kurde. Zabiliśmy go czy nie? Czy co, to i tak nie ma znaczenia. Zabarykatujemy się tutaj. To jest jedyna szansa nasza w tym momencie. Weźmy tych desek trochę. Oj, to jest straszne, co się wydarzyło. Zostaliśmy tylko raz ugryzieni. Wow. Jak oni się tu dostali już tak szybko? O nie. O nie. Chyba się amunicja nam skończyła. Użyj... Co ty robisz? Czemu nie używasz... kija baseballowego? Wow. No cóż, ludziska. To było życie Bunga Bagginsa. Przeżył przez 16 dni i 1 godzinę. Wszystko szło jak najlepszym porządku, dopóki Bungo nie postanowił wyjść na zewnątrz i pobawić się kijem baseballowym. Chyba wtedy został ugryziony albo zadrapany i zaraził się chorobą. Zaczął się zmieniać w zombiaka, więc stwierdził, że nie zginie w ten sposób.
postanowił zabrać ze sobą jak największą ilość przeciwników. Jak widzicie, jest ich tutaj trochę. To jeszcze jest nie koniec projektu Zomboid na tym kanale. Jeszcze raz spróbujemy przeżyć w trybie sandbox. Tym razem mam nadzieję, że pójdzie nam lepiej. Będę troszeczkę bardziej ostrożny. Będę inaczej spróbuję to rozegrać. Poza tym jestem uzbrojony dodatkową wiedzę, między innymi taką, że w lodówce możemy trzymać dużo więcej jedzenia niż myślałem. Że shotgun jest mało skuteczny, też wiem teraz. No, więc zobaczymy. Również zaczniemy grać na tej samej mapie z tymi samymi wydarzeniami, które miały miejsce podczas tej rozgrywki. To znaczy, że ta forteca będzie istnieć. Któryś z zombiaków to będzie zombiak Bungo Baggins. Niestety nie będziemy pewnie wiedzieli, który to. Chyba że zastrzelimy go i przeszukamy zwłoki i znajdziemy tam kij baseballowy nabijanymi gwoździami. No i co, ludziska? Więc dzięki za oglądanie. Jestem trochę rozczarowany tym zakończeniem. Ale do trzech razy sztuka, więc jeszcze raz spróbujemy. A później tą grę zostawimy na jakiś czas i wrócimy do niej, jak wyjdzie na przykład wersja beta. Albo jakaś ciekawy update, coś w tym stylu. Więc dzięki za oglądanie jeszcze raz, do usłyszenia, no i miłego dnia życzę.